Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za potwierdzenia. W takim razie zaczynamy dzisiejsze szkolenie. No i tutaj w miniony weekend doszło do ataku rakietowego na placówki w Syrii związane z ostatnim atakiem chemicznym. Jakby rynki tutaj nie reagują jakoś specjalnie gwałtownie na te wydarzenia. Syria nazywa ten atak aktem agresji. Na razie nie ma jakiejś wyraźnej odpowiedzi z Rosji. Niemniej szykują się nam kolejne sankcje Stanów Zjednoczonych dla spółek możliwie związanych właśnie z tymi atakami chemicznymi poprzez dostawę potrzebnych surowców, potrzebnej broni lub innych urządzeń właśnie potrzebnych do ataku chemicznego, więc możliwa będzie mocniejsza odpowiedź Rosji oraz jakaś zmienność na indeksie RTS. Jeszcze przy DAX-ie może sobie właśnie rzucimy okiem na to, co dzieje się na rosyjskim indeksie RTS. No i tutaj jeszcze w zasadzie brak jakichś konkretnych rzeczy dotyczących wojen handlowych, jakby to nieco przycicha w ostatnim czasie. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny dzisiejszego dnia, no to w zasadzie jedynie sprzedaż detaliczna, ale sam tydzień będzie bardzo, bardzo interesujący. Będziemy mieli dosyć sporo danych z Wielkiej Brytanii oraz decyzje Banku Kanady na temat wysokości stóp procentowych. I na jakie rynki zwrócimy sobie dzisiaj uwagę? Będzie to euro-dolar, euro-PLN, euro-SEK, DAX, ropa oraz złoto. Ale zaczynamy sobie tutaj od krótkiego omówienia danych ze Stanów Zjednoczonych. Jak widać, oczekiwania dosyć sporego odbicia za marzec. Jak widać, te większe płace w Stanach Zjednoczonych, odbicie płac za poprzedni miesiąc wraz z jakimś bardzo minimalnym takim odbiciem inflacji, czyli generalnie te realne płace w dalszym ciągu tam minimalnie rosną. No, względem właśnie tego ta sprzedaż detaliczna ma rosnąć, ma odbijać. Bazowa detaliczna ma zostać na poziomie 0,2% miesiąc do miesiąca, czyli oczekujemy tutaj wzrostu sprzedaży samochodów oraz benzyny. Więc jakby tutaj mamy ten czynnik związany z sezonowością, no i generalnie ta sprzedaż detaliczna w kolejnych miesiącach powinna wyglądać całkiem nieźle, chyba że no, będziemy mieli do czynienia z jakimś bardzo nagłym wzrostem cen benzyny czy ceną innych surowców energetycznych. Wtedy oczywiście ta sprzedaż detaliczna może zachowywać się mieszanie. Z drugiej strony oczywiście elastyczność cenowa, jeżeli chodzi o produkty energetyczne, jest tutaj dosyć sztywna, więc oczywiście nawet w momencie wysokich cen ta sprzedaż detaliczna tak naprawdę może rosnąć ze względu na wyższe ceny. Więc tutaj powinniśmy spodziewać się raczej pozytywnych odczytów, niemniej możliwe jest negatywne zaskoczenie wobec tego właśnie odczytu dla całej sprzedaży detalicznej. No i przechodzimy sobie do euro-dolara, który znajduje się w tym momencie w konsolidacji. Przed momentem dosłownie euro-dolar tutaj wyraźnie rósł i możliwe jest wyłamanie tej formacji trójkąta. Natomiast do zakończenia H4 mamy jeszcze chwilkę, więc zobaczymy, jak się właśnie ta świeca zachowa przy zamknięciu. No i dalej kluczowe poziomy oporu i wsparcia takiej już szerszej konsolidacji to 1,24 oraz 1,2240, które stanowi bardzo wyraźne wsparcie na W1. No i przechodzimy sobie do wykresu. Jak widać, próba naruszenia górnego ograniczenia
górnego ograniczenia tej formacji trójkąta. Mamy również pokonanie, wejście powyżej średniej 50-okresowej. Tutaj średnia 14-okresowa stanowiła wyraźne wsparcie. Natomiast no, świeca już ma dosyć spory korpus, dlatego ciężko będzie z jakimś bardzo wyraźnym wyłamaniem, a moim zdaniem może dojść tutaj do lekkiego odwrotu przed końcem tej świecy 4-godzinowej i powrót ponownie tutaj w okolice zniesienia 61,8 i próbę kolejnego ataku właśnie z wybiciem już podczas kolejnej świecy, gdyż ta świeca no tutaj z rozpoczęciem dosyć stosunkowo nisko miała małą szansę na wybicie właśnie wyżej. I celem tutaj oczywiście byłoby okolice zniesienia 50,0 tego impulsu wzrostowego. No i na W1 mamy kontynuację wzrostów, natomiast nie mieliśmy w zeszłym tygodniu wyraźnego objęcia hossy, więc w tym momencie moglibyśmy spodziewać się w tym tygodniu przy jakichś pozytywnych informacjach ze Stanów Zjednoczonych cofnięcia do 1,23 i następnie kontynuację ruchu do góry. Nie spodziewałbym się zejścia tutaj w okolice 1,2240, gdyż no to wymagałoby wybicia tego dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Euro-PLN, wyraźna droga na południe. Obecnie takim celem dosyć nawet nie ambitnym, tylko w zasięgu ręki to okolice poziomu 1,1550. W zasadzie Euro-PLN nie reaguje w zasadzie na żadne doniesienia z Syrii. Można powiedzieć, że polskie aktywa są taką bezpieczną przystanią wobec tych czynników geopolitycznych w ostatnim czasie, czyli wojen handlowych oraz Syrii, jakby te rynki, znaczy te wydarzenia totalnie nie są związane z polską gospodarką. Być może te wojny handlowe tam po części gdzieś tam ich wpływ byłby widoczny w Polsce, ale być może nawet pozytywne, więc jakby te spekulacje dotyczące wojen handlowych nie dotyczą polskiego złotego. No i przy rentownościach blisko 3%, w tym momencie one są nieco powyżej 3%, przy umacniającym się DAX-ie złoty powinien w dalszym ciągu zyskiwać i osiągnąć wobec euro ten poziom 4,1550. Mam tutaj wyraźne wsparcie w postaci zniesienia 78,6 tej ostatniej fali wzrostowej. Mamy wyraźne pokonanie zniesienia 61,8, czyli cały ten impuls wzrostowy został pokonany. No i ewentualnie, jeżeli liczylibyśmy sobie tutaj równość korekt, no to możliwa by była tutaj możliwe byłoby odbicie w okolice poziomu 4,18 i w dalszym ciągu zachowalibyśmy ten impet spadkowy, który w tym momencie na parze jest widoczny, natomiast widziałbym dalsze umocnienie polskiego złotego i dojście do poziomu 4,1550. No i para Eurosek, tutaj prośba ze strony państwa, aby tą parę poruszyć. Tutaj bardzo wyraźny impet wzrostowy, w zasadzie na W1, na miesięcznym interwale tutaj nic się nie zmienia, w dalszym ciągu bardzo wyraźne wzrosty, natomiast oczywiście mamy ważny opór w postaci poziomu 10,50. Dopóki ten poziom jakby nie zostanie naruszony, no to można tutaj szukać jakiegoś prawdopodobnej korekty. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda na wykresach, jeżeli chodzi o Euroseka, zarówno na wykresie krótkoterminowym, jak i na wykresie długoterminowym. Na początku może zaczniemy sobie od W1 w porównaniu do Euronoka. Moim zdaniem tutaj NOK jest w dalszym ciągu tą walutą, która powinna zyskiwać więcej wobec euro, ale również wobec SEKa, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj NOK SEKa, no to oczywiście szukalibyśmy raczej wzrostów. Natomiast jeżeli porównamy sobie euro SEKa do Euronoka, no to widać, że tutaj ten szczyt na Euronoku został już osiągnięty dużo wcześniej. To było związane z tym, że w Norwegii pokonano ten
względny kryzys związany z rynkiem nieruchomości. Na razie w Szwecji nie mamy jeszcze takiego dokładnego pokonania tego kryzysu. W dalszym ciągu mamy niepewność, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. W związku z tym no jest tutaj niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o SEKA. No i w zasadzie nie mamy również takiego bardzo wyraźnego sygnału odwrotu. Tutaj trzeba popatrzeć sobie, jak to wyglądało na euronoku. Mieliśmy kilkukrotnie dużą niepewność, dosyć sporą podaż, później spadająca gwiazda. W tym momencie na euroseku na W1C tego nie mamy. Jeśli zobaczylibyśmy sobie na interwał miesięczny, no to widać, że NOK jest w dalszym ciągu niedowartościowany względem na przykład SEKA, czyli NOK może kontynuować spadki wobec euro, natomiast no ta dywergencja pomiędzy eurosekiem oraz euronokiem jest jeszcze dosyć spora. No i zejdziemy sobie teraz na mniejszy interwał, na H1, czy na H4, zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie nam lepiej wyglądało. Tylko tutaj chwilowe problemy z połączeniem. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na ten poziom 10,50. Jeżeli ten poziom nie zostanie pokonany, no to w dalszym ciągu tutaj można by było szukać jakiegoś cofnięcia. Tutaj również właśnie jak sobie zobaczymy na tej H4, to mamy te okolice górnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. No tutaj na H4 nieco lepiej to wygląda dla ewentualnego cofnięcia. No i również dwie takie sekwencje wzrostowe, jeżeli chodzi o falę Eliota. Tutaj mielibyśmy falę pierwszą, falę drugą, falę pierwszą, falę drugą, falę pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I tutaj moglibyśmy oczekiwać cofnięcia. Natomiast no nie ma tutaj ciężko te fale tutaj wyrysować, jeżeli chodzi o Eliota, również jeżeli chodzi o overbalance, ciężko cokolwiek tutaj szukać na H4 czy na wyższych interwałach czasowych. Natomiast moglibyśmy się spodziewać wobec właśnie tej sytuacji, która teraz się wyrysowuje w okolicach poziomu 10,50, ewentualnego cofnięcia w okolice tutaj 1,10,35, gdzie tutaj mamy wsparcie w postaci lokalnych szczytów. Natomiast ważne będzie to, jak zachowa się ta H4 przy zniesieniu 61,8. Jeżeli ten poziom zostanie pokonany, no to również powinniśmy oczekiwać dalszego spadku i tutaj okolice 10,35, 10,33. Natomiast jeżeli mielibyśmy nagłe odbicie, no to prawdopodobnie będziemy mieli ponownie próbę ataku do poziomu 10,50. My tymczasem przechodzimy sobie do DAX-a. DAX otwiera nam się wzrostową luką, która w tym momencie już jest domykana. Natomiast w zeszłym tygodniu doszło do małego takiego wybicia wolumenowego na świecy wzrostowej, co było dosyć pozytywnie odebrane przez rynek. Niemniej oczywiście ta cena lekko się cofnęła, ale sytuacja techniczna na DAX-ie wygląda nam coraz bardziej pozytywnie. No jeżeli będziemy mieli uspokojenie się sytuacji geopolitycznej, to jak najbardziej DAX może szukać tutaj dalszych wzrostów w kierunku tej kluczowej strefy popytowo-podażowej 12 900, 13 000 punktów. Mamy tutaj zniesienie 23,6, które może być w tym momencie traktowane jako wsparcie. Niemniej mamy również nieco niżej wzrostowe, dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego. Tutaj, jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, lekkie wybicie wolumenowe. Ono nie jest jeszcze, jest jakby zgodne z trendem, natomiast
ta świeca poprzednia została pokonana. No i jeżeli w tym tygodniu będziemy mieli próbę wybicia wyżej, powyżej tej mniej więcej średniej, no to wtedy wskazywałoby na prawdopodobne dalsze wzrosty na DAX-ie. W tym momencie ruszamy sobie do surowców ropa WTI. No dosyć wyraźnie nam się cofa na początku tego tygodnia. Rynek obecnie uważa, być może uważa, że ten atak na Syrię jest tylko i wyłącznie pojedynczy, więc jakby nie jest tu zagrożona podaż z ropy naftowej. Moim zdaniem ogólnie ta sytuacja związana z ropą rosnącą wobec Syrii jest no, lekką pomyłką, gdyż jakby tutaj sytuacja jest raczej niepowiązana z ropą. Bardziej gaz ziemny jest ważniejszy, jeżeli chodzi o tą sytuację z Syrią. Niemniej istnieją takie spekulacje dotyczące tego, że jeżeli Iran, który jest popierany przez Rosję, wszedłby do Syrii, czyli mielibyśmy taki konflikt interesów, Stany Zjednoczone mogłyby ponownie nałożyć sankcje na Iran, no i wtedy moglibyśmy mieć jakby usunięcie dodatkowej podaży na rynku ropy naftowej. Od momentu zdjęcia sankcji Iran zwiększył swoją podaż ropy naftowej o 1 milion baryłek, również eksport wzrósł o 1 milion baryłek. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że wraz z sankcjami, ewentualnymi sankcjami amerykańskimi na Iran musiałyby iść również sankcje europejskie. Jeżeli Europa nie nałożyłaby sankcji na Iran, no to wtedy te sankcje amerykańskie byłyby zdecydowanie ograniczone. A z Iranem oczywiście już coraz więcej firm handluje, również tych związanych z ropą naftową. Duże europejskie spółki naftowe chcą eksplorować teren naftowy w Iranie, więc jakby to nie jest w interesie, aby ponownie te sankcje zostały nakładane, wobec czego no tutaj takie cofnięcie na rynku ropy naftowej byłoby moim zdaniem uzasadnione, w szczególności, że w krótkim terminie widzimy dywergencję z dolarem. Oczywiście ta dywergencja jest widoczna jeszcze w dalszym ciągu na wykresie długoterminowym, natomiast ta dywergencja znacząco się zmniejszyła poprzez te wzrosty z zeszłego tygodnia. I jeżeli zejdziemy sobie na mniejszy interwał czasowy, no to tutaj ta dywergencja wygląda zupełnie inaczej. No i ta dywergencja widać, że mamy tutaj teraz spadki na dolarze, mamy również spadki na ropie. Moim zdaniem to tutaj wsparcie wynikające z tej wielkości korekty mogłoby być wybite. No i widziałbym spadki ropy naftowej tutaj w okolice 65-50 dolarów za baryłkę, gdzie mamy wyraźne wsparcie w postaci zniesienia 78,6 ostatniego impulsu spadkowego. Natomiast indeks dolara spadek do okolic 89,2, więc myślę, że taka dywergencja tutaj, domknięcie tej dywergencji powinno być widoczne. I teraz przechodzimy sobie do złota. Na złocie mamy spadki w związku z tym, że jakby rynek nie reaguje negatywnie na te doniesienia z Syrii, natomiast moim zdaniem maksymalne spadki powinny sięgnąć 1333 dolarów za baryłkę, gdzie powinien pojawić się popyt, ale oczywiście to będzie w dalszym ciągu wymagało jakiegoś wzrostu ryzyka na rynku, żeby od tego poziomu złoto się odbiło. Jeżeli w dalszym ciągu będą tutaj dobre nastroje, no to wtedy na złocie można oczekiwać większego wsparcia, większego spadku mniej więcej do 1320 dolarów za uncję. Natomiast ten długoterminowy kanał trendowy powinien zostać utrzymany i jeszcze wejdziemy sobie na niższy interwał czasowy na złocie, gdzie no jak widać te spadki zostały w tym momencie powstrzymane przez tą strefę popytowo-podażową, natomiast moim zdaniem no tutaj kluczowe wsparcie przy 1333
dolarów za baryłkę, no i 1320 tutaj, gdzie mamy te lokalne cienie świec. No i tutaj ciężko będzie pokonać tą spadkową linię trendu bez jakichś dodatkowych negatywnych informacji, więc myślę, że tutaj szansa na spadki poniżej 1340 dolarów jest dosyć spora. Ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam jutro na godzinę 9:45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.